Dzień dobry, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Po raz drugi dzisiaj i po raz drugi spotykamy się przy okazji kolejnego epizodu brytyjskiej przygody w FM-ie 2023. A tutaj prowadzę reprezentację Anglii, która w tym momencie jest w Republice Południowej Afryki na Mundialu. 19 czerwca, a przed nami drugi mecz fazy grupowej. Anglia kontra Wybrzeże Kości Słoniowej. Przypomnę tylko, że w pierwszym meczu pokonaliśmy reprezentację Kataru 3-0. 1-0 wygrało Wybrzeże Kości Słoniowej, z tym, że Katarem właśnie też. No więc to spotkanie, które dzisiaj za momencik rozegramy, będzie meczem o pierwsze miejsce w grupie. Nam wystarczy remis, więc nie chcemy się tutaj zbytnio przemęczać. Przed nami, mam nadzieję, jeszcze kilka spotkań, w których dobrniemy do finału. No ale to oczywiście sobie zobaczymy. W tym meczu chciałbym zamienić Mecalle na środkowego pomocnika z funkcją ataku, żeby jeszcze jeden piłkarz włączał nam się do akcji ofensywnych. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. To jest idealny mecz, żeby tego spróbować. Więc dzisiaj na bramce oczywiście Lucas Waterby. Na prawej stronie obrony Eddie Taylor, na stronie lewej Daniel Dionisi, w środku bez zmian Shannon Foxley i Neil Dejotin. Na defensywnym pomocniku dzisiaj John Robson, a w środku pomocy Nicolas Olivier i Fabian Welling. Dajemy odpocząć Archiemu Grayowi. I to właśnie będziemy chcieli, żeby Fabian Welling wbiegał w pole karne i ewentualnie był do finalizowania akcji. Na stronie prawej dzisiaj Paul Kinlan, będzie odpoczywał Sam Rich, no i na stronie lewej Oscar Agnew, będzie odpoczywał Jared Wintersgill, w ataku Craig Scattergood. To jest mój pomysł i moja jedenastka na spotkanie z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Po tym meczu oczywiście, mam nadzieję, poznamy, czy na pewno poznamy, bo na pewno już mamy awans, rywala w drugiej rundzie, no i zobaczymy sobie też, jak te inne grupy wyglądają. Czy są tam niespodzianki, czy tych niespodzianek nie ma. Widzimy, że Włochy pokonały biedną Mauretanię 8-0, więc Mauretania z 15 bramkami na minusie kończy ten mundial, bo oni przegrali 7-0 z Arabią Saudyjską, więc my rozpoczynamy swoje spotkanie. Oto skład, oto zestawienie, no i po 3 punkty, mam nadzieję, Anglicy. A jeżeli nie, to ten remis, który pewnie będzie delikatnym zawodem, ale biorąc pod uwagę, że jesteśmy na turnieju, no to musimy też tutaj absolutnie swoimi siłami szachować, rotować i uważać na to, co gramy, bo niepotrzebne oczywiście jest przeciążanie się na początku turnieju, niepotrzebne jest granie intensywnie w tych pierwszych fazach, no bo jeżeli możesz troszkę odpocząć, jeżeli możesz troszkę tych sił przyoszczędzić, to rzecz jasna, jest to mile widziane. Na biało-niebiesko reprezentacja Anglii, na pomarańczowo Wybrzeże Kości Słoniowej. Zaczynamy to spotkanie. Oby zwycięskie, oby 3 punkty i oby spokojne wyjście z grupy, najlepiej bez straconej bramki. Ależ tam zagranie do Kinlana. Dobrze poszedł Kinlan, ale też przewidzieli to gracze z Afryki. No oni też wiedzą, jak gra reprezentacja Anglii. Łatwo na pewno nie będzie, bo to już nie jest Katar, bo to już troszeczkę mocniejsza reprezentacja z troszkę wyższej półki. Na razie po kwadransie gry mamy 0-0. Kinlan będzie rzut wolny, dobry strzał, ale Guei był na to przygotowany i tą piłkę spokojnie złapał. Uważajmy, bo teraz jest reprezentacja Wybrzeża Kości Słoniowej przy piłce. Kładio do środka, ale będzie tam Robson. Dobrze przechwycił. Scattergood, już tam wychodzi Kinlan, ma na środku Wallinga, ale będzie sam to chyba finalizował. Niepotrzebnie, niepotrzebnie, kąt był bardzo ostry, ciężko było tą piłkę przepchnąć, no i faktycznie nie udało się tego zrobić. Guei rozpoczyna akcję Wybrzeża Kości Słoniowej, ale przejął piłkę Dejotin. Mamy tutaj Dionizego. Anglicy napędzają kolejny atak. Dejotin do środka. Olivier. Jest tutaj Fabian Welling do Kinlana. Kinlan już tam szuka. Jest Welling z przodu. Mógł zagrywać. Oj, tutaj bardzo, bardzo groźna sytuacja i niebezpieczna. Na pewno nie w polu karnym. Tu nie będzie rzutu karnego. To nie ma co się tutaj napędzać na to, bo ta piłka była kilkanaście centymetrów poza linią. I ten VAR na pewno to zweryfikuje, tak? No oczywiście, że tak, bo to było widać stąd, ale będzie to groźna sytuacja na pewno do dośrodkowania, bo tutaj jest kilku zawodników, którzy głową grać potrafią, więc Kinlan, dośrodkowanie! No i tam jest Olivier, ale wyżej wyskoczył obrońca z Afryki, no i niestety akcja zamknięta, ale poczekajmy, bo Welling ma jeszcze piłkę, jest 16 Welling. Welling, zobaczmy, Welling tam na długi słupek, ale za daleko, za mocno. Kinlan na szczęście piłkę odzyskał.
Taylor, próba dośrodkowania, ale zablokowana, no i koniec końców Wybrzeże Kości Słoniowej sobie z tą akcją poradziło. Na razie dwa strzały, dwa celne, nasi rywale jeden strzał, zero celnych, ale tutaj się znowu kotuje. Na szczęście zatrzymali to nasi defensorzy. No i mamy 30 minut meczu za nami, niewiele się dzieje, no taki mecz bardzo, bardzo, wiecie, jak macie dwie drużyny w grupie, które są pewne awansu, to ten mecz tak będzie wyglądał. Znaczy, nikt tutaj nie będzie się przeciążał. Każdy sobie zdaje sprawę z tego, że za chwilę gra kolejne spotkanie, za 4 dni chyba, jeżeli dobrze pamiętam. Będziemy mieli kolejny mecz, mecz rundy drugiej. Nie wiemy jeszcze oczywiście, kto będzie naszym rywalem, no ale wiemy, że musimy uważać na kondycję. Wiemy, że musimy, jak mówiłem, tymi siłami szachować. I ta strategia musi być jasno i czysto nakreślona. Olivier do Scatterguda, Scattergood do Kinlana, już tam Walling wychodzi, znowu go Kinlan nie zauważył. Walling dobrze się podłącza, tak jak teraz, tego od niego oczekiwaliśmy, ale niestety niewykorzystana sytuacja. No robi Walling tą przewagę w polu karnym jednego zawodnika, niestety nie przynosi to wymiernych efektów. Na to liczyłem, że ta przewaga będzie w polu karnym, bo zazwyczaj tych zawodników było zbyt mało, ale niestety no nie ma sytuacji, nie ma bramek. Olivier, ale zgubił teraz piłkę, no mogło to się źle skończyć dla nas. Na szczęście Witherby na posterunku. Ale panie Walling, pan musisz troszkę mocniej tam atakować i troszkę mocniej się jeszcze pokazywać. Kofi, jest właśnie Walling, ale tracimy piłkę. No tu będzie problem, jeżeli my tą piłkę w środku stracimy, bo Walling jest wysoko ustawionym tym zawodnikiem. No ale jak będziemy ją odzyskiwać, to będziemy mieli kolejnego, widzicie tutaj, zawodnika, który będzie podchodził do linii pomocy. I na to musimy zwracać uwagę. Dionizzi, środkiem pola jest tutaj Dejotin, do Robsona mamy Oliviera, już jest Scattergood, jest tam Walling, pokazuje się też Taylor, jest kilku zawodników w polu karnym, jest właśnie Walling, ale ostry kąt i znowu strzał, chyba niepotrzebnie. Ciekawe, jakbyśmy sobie zamienili tych dwóch zawodników i to teraz Olivier byłby tym wbiegającym w polu karnym. Może on będzie miał troszeczkę większego nosa, a ja już mam tutaj informacje, a ja już tutaj dostaję SMS-y od agentów z całego świata, o zapytania oczywiście o moją opinię o reprezentantów Anglii, żeby coś podpowiedzieć w kontekście ewentualnego transferu. Walling w 16, Walling, prawa noga i strzał nad poprzeczką, ale był to strzał zablokowany. Coraz wyraźniejsza przewaga reprezentacji Anglii, ale wciąż taka przewaga, która nie daje bramki niestety. Scattergood, odchodząca piłka, ale tam Guei to spokojnie złapie. Zatem do końca pierwszej połowy niespełna 5 minut. Nie wiem, ile pan Pereira doliczy. 2 minuty, więc no, będziemy mieli bez bramek do przerwy na stadionie w Rustenburgu. Ale z przewagą Anglików, no to jakby mogliśmy się tego spodziewać. Natomiast no chcemy tutaj odnieść zwycięstwo. Na pewno jeszcze jakieś zmiany będą. Około 65 minuty, jeżeli tylko oczywiście wynik będzie dobry. Egniu, ale odebrał mu piłkę Adjumani i tutaj Koulibaly spokojnie to czyści. 48 minuta, Oscar Egniu, będzie dośrodkowanie w pole karne, jest strzał Foxleya, ale tuż nad poprzeczką, niewiele tam zabrakło, żeby pokonać golkipera Wybrzeża Kości Słoniowej i tu będzie sytuacja idealna, ale poprzeczka po strzale Oscara Egniu z 16 metra. No sporo szczęścia mają w ostatnich minutach gracze Wybrzeża Kości Słoniowej. Oscar Egniu, jest Diallo, ale wybija piłkę na... i będzie druga żółta kartka. Nie wiem za co, ale w konsekwencji Diallo obrywa tą czerwoną. No i będziemy mieli przewagę jednego zawodnika. Znowu Oscar Egniu, ale znowu broni Guei. No więc tutaj ten mecz powinien być już teoretycznie łatwiejszy dla nas, bo gramy z przewagą jednego zawodnika i niepotrzebnie się też Wybrzeże Kości Słoniowej osłabia. No to nie jest mecz, w którym trzeba grać agresywnie. To nie jest mecz, w którym za wszelką cenę trzeba rywala faulować, bo i po co? Awans ma ekipa z Afryki. No ale stwierdzili, że jednak będą grali troszkę bardziej agresywnie. Olivier, Kinlan, już tam jest zagranie i błąd bramkarza, ale Oscar Egniu nie podszedł pod tą piłkę wcześniej, nie wykorzystał tej sytuacji, a trzeba zawsze liczyć na błąd, bo błąd się zawsze może przytrafić, więc szkoda, że tego nie wykorzystujemy. Pół godzinki do końca tego meczu. Robimy sobie oczywiście zmiany, czyli Ben White wejdzie na boisko Cyril Torrance na stronę prawą, bo dlaczego by nie? I może damy sobie tutaj Archiego Greya za Wallinga. I to będzie nasza ostatnia, trzecia zmiana do końca meczu, 28 minut. Mam nadzieję, że obędzie się bez kontuzji, bo wtedy i my będziemy grali w dziesiątkę. Scattergood jeszcze na koniec może strzelić, ale przenosi piłkę bardzo mocno nad bramką. Anglia
Wybrzeże Kości Słoniowej 0 do 0 cały czas, więc na razie jeszcze nie prowadzimy, ale myślę, że coś wpadnie. No wszak gramy z przewagą jednego zawodnika i jesteśmy reprezentacją mocniejszą. Mamy tutaj Shannona Foxleya, Shannon Foxley do Archiego Greya. Ten zagrywa do Taylora. Taylor, zobaczmy. Taylor do Foxleya. Jeszcze ta prawa strona tu nam funkcjonuje bardzo dobrze. Foxley do Robsona. Archie Gray do Bena White'a. No i nie wiem, czy tam nie było faulu, ale już dajmy spokój. Dionizzi, Day Jotin. Cały czas reprezentacja z Europy przy piłce. Day Jotin będzie chyba piłkę wrzucał w pole karne, bo tam czeka 5-6 zawodników. Dionizzi, jest ta piłka w polu karnym. Wybijają Adjuani. Jeszcze Taylor tutaj próbuje. Konego kasuje, ale tylko na chwilkę, bo Taylor się bardzo szybko pozbierał i piłkę odzyskał. Shannon Foxley pod polem karnym, jest zagranie do Oscara Agnew i co? I poprzeczka, no tak, albo górna siatka, ciężko z tej perspektywy ocenić, ale faktem jest to, że było bardzo blisko zdobycia gola, natomiast na 20 minut przed końcem cały czas mamy wynik bezbramkowy. Oczywiście wynik, który daje nam pierwsze miejsce w grupie, to nie ma tutaj absolutnie jakby znaczenia, tak? Więc, ale wolelibyśmy mieć punktów 6, chociaż tak naprawdę no, nie jest to istotne. Istotne jest to, że mamy awans z pierwszego miejsca, prawdopodobnie do drugiej rundy. Mówię prawdopodobnie, bo zobaczmy, jeszcze jest sytuacja dla ekipy z Afryki. Kładio! Kładio, ale nas tutaj oszukał w polu karnym. Na szczęście Witherby na posterunku. Ale to się mogło skończyć źle. I mimo, że Anglicy mają dużą w tym meczu przewagę, no to taka jedna akcja może załamać całe spotkanie. Kone będzie dośrodkowywał. Lewa strona, noga prawa. Piłka będzie piłką dochodzącą. Na pewno niebezpieczną, bo jest kilku rosłych zawodników w ekipie WKS, no i będziemy mieli kolejny korner, tym razem z drugiej strony boiska i podchodzi do niego znowu Kone, więc tym razem piłka z kolei odchodząca od bramki Witherbiego, który ma ocenę 7-0, więc bardzo dobry mecz, a poza tym tak Anglicy średnio w tym meczu wyglądają. No mamy przewagę posiadania piłki, mamy przewagę strzałów i stworzonych sytuacji, ale nie ma tu jakichś wielkich 100% okazji. Trzeba sobie szczerze powiedzieć, Ballo do Endriego, 9 minut do końca plus czas doliczony, może jeszcze coś padnie. Taylor, Archie Gray do Bena White, ale za mocno i tam Guehi to wszystko przewidział i spokojnie piłkę złapał. Guehi wybija na Kone, ale za mocno, zbyt niecelnie. Dionisi do Elchiego Greya. Elchi Gray na stronie lewej. Mamy tutaj Bena White'a. Ben White z piłką, ale zatrzymał go Dri. Niepotrzebnie szedł w dribbling. Nasz napastnik mógł to rozgrywać. Koulibaly, ale to tak łatwo się mówi zawsze. A te decyzje jednak są inne. Często odbiegają od tego, co w rzeczywistości chciałby menadżer osiągnąć. Ale to chodzi o to, żeby właśnie tak nie było. Taylor, już tam ruszają zawodnicy angielscy. Taylor, Archie Gray do Torrensa, ten piłkę na chwilę odzyskał. Znowu jakoś sobie radzą zawodnicy z Afryki. Oscar Agnew, lewa strona boiska. Oscar Agnew, do środka Ben White, musi być 1-0 i jest 1-0. Potrzeba nam było 83 minut, potrzeba było zmiany i potrzeba było czerwonej kartki dla naszych rywali, żeby Anglicy zdobyli gola. Dużo potrzeba było tych elementów, ale to jest składowa piłki nożnej, no i takie rzeczy się po prostu dzieją. To jest cały mecz jakby, tak? Te wszystkie sytuacje tworzą całe spotkanie, cały spektakl. Anglicy prowadzą 1-0 po bramce Bena White'a, no i w tym momencie mają 6 punktów, ale to nie koniec tego meczu. Jeszcze musimy uważać, jeszcze musimy być czujni, bo tutaj oczywiście ekipa z Afryki może nam popsuć plany co do wygrania tego meczu. A dobrze byłoby tą fazę grupową zakończyć bez straty gola. Cyril Torrance w polu karnym też próbował sam, chyba niepotrzebnie. Może dam tu schodzącego napastnika z funkcją wsparcia w kolejnym meczu, żeby może tych podań było więcej, tym bardziej, że wchodzi środkowy pomocnik do ataku, więc on by też jego był w stanie obsłużyć. Zobaczymy. Agnew i poprzeczka do bitka 2-0. To jest piękna sprawa. Oscar Agnew, piłkarz, który cały sezon grał w Championship w Burnley, które zresztą nie awansowało, zdobywa swojego gola na Mistrzostwach Świata, więc mamy 2-0, czyli po fazie grupowej mielibyśmy 5 zdobytych goli, 0 straconych, gładko przechodzimy, raczej bez problemów. No mieli rywale jakieś sytuacje, ale umówmy się szczerze, to Anglicy byli tu wyraźnie lepsi, natomiast cieszy to, że robimy te zmiany, że nie musimy tutaj grać pierwszym składem za wszelką cenę, że dajemy kilku zawodnikom odpocząć, no bo to jest, mówię, turniej, więc trzeba grać po części ekonomicznie i tym składem jednak rotować. 89 minuta spotkania. Anglicy prowadzą z Wybrzeżem Kości Słoniowej 2-0. Ten mecz powolutku dobiega końca. To czerwona kartka oczywiście nam ułatwiła zadanie, no ale to zdarza się, tak? No co tutaj
można powiedzieć, no nie jest to moją winą, że oni dostali czerwoną kartkę, aj teraz i my możemy tego samego posmakować, bo Dionizji obejrzy drugą żółtą, więc mamy czerwone spotkanie. Szkoda, bo to może mieć konsekwencje przy wyborze składu na kolejne spotkanie. Chociaż nie wiem, czy po dwóch żółtych już jest pauza. Może tak być, więc Oskar Egniu się cofnie. White przejdzie tutaj. A, my tu jeszcze mamy zmiany. Tych zmian jest 5. Aha, ha. No to wejdzie Shuker za Oskara Egniu. No to fantastycznie. To tutaj tego, żem nie zauważył. Za Bena White'a wejdzie Winter's Guild. No, no i pięknie. No i myślę, że ten mecz sobie zakończymy. 4 minutki doliczył sędzia Pereira. Jeszcze 3. No, może tutaj ekipa z Czarnego Lądu zaatakuje, ale chyba nie. Archie Gray, Kofi, Ballo jeszcze będą próbowali. Koulibaly do środka, ale jest tam Dejotin, Eddie Taylor i 2 minutki z tego czasu doliczonego. Zobaczmy, czy tu będzie jakiś atak Anglików. Taylor, Taylor, dobry przerzut do Winter's Gilla. Winter's Gill teraz pędzi lewą stroną. Mamy Adjumaniego, mamy Koulibalygo też. Ale piłka zatrzymana. Robson. Robson do Cyrila Torrance'a. Cyril Torrance pod polem karnym. Cyril Torrance atakuje. Ostry kąt do środka. Oliver. I tam się jeszcze w to wszystko wmieszał. Wpadł jak dzik w żołędzie Archie Gray. I mamy 3-0. Więc obydwa mecze grupowe wygrywamy w stosunku bramkowym 3-0. Bo taki sam też wynik osiągnęliśmy w meczu z Katarem. No więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o fazę grupową. 6 punktów, 6 zdobytych bramek, 0 prawdopodobnie straconych. No chyba, że teraz jeszcze przycisną gracze. Nie, to jest koniec spotkania. Sędzia gwiżdże po raz ostatni i Anglicy są w kolejnej rundzie. A z kim zagramy? Nie mam zielonego pojęcia. Za chwileczkę się dowiemy, jak tylko zakończy się faza grupowa, którą sobie teraz w tym odcinku też sprawdzimy. Niestety ta czerwona kartka tutaj troszeczkę nam plany popsuła. Tu mamy dywizję A, oczywiście Ligi Narodów, tam Norwegia, Szkocja i Hiszpania. O, więc taka grupa mocna. Bramka i asysta Oskara Egniu. Wielkie, wielkie brawa dla tego zawodnika. Ja go bardzo dobrze znam z Burnley. Wiem, na co go stać i on faktycznie dzisiaj rozgrywa kapitalne spotkanie. Mamy faktycznie też zawieszonego Dioniziego. I tutaj od razu zrobię sobie tą zmianę, tak? Schodzący napastnik z funkcją wsparcia na mecz z nie wiem kim. To się okaże. Sprawdźmy sobie to. Zobaczmy, jakie będą wyniki kolejnych spotkań fazy grupowej. To nam oczywiście da odpowiedź. Prosta sprawa. Zobaczmy. Anglia, Dania. To mamy prawdziwy mundial. Najpierw Katar, Azja. Potem Wybrzeże Kości Słoniowej, Afryka. A teraz Europa. Dania. Dania, która nie jest słaba. 23 miejsce. Kogo oni tu mają? Mają piłkarza Dortmundu na przykład. Herforda. No, trzeba uważać. Mają piłkarza Chelsea, Andersena. Trzeba uważać. Mają piłkarza Realu Madryt, Tomasa Sinkernagela Granskowa. Też na pewno niesłaby piłkarz. Feyenoord, Wolfsburg, Bayern Monachium, Atletico Madryt. Obrona bardzo mocna. No, ciekawe, ciekawe. No, oczywiście to Anglia będzie faworytem tego meczu za 4 dni z Danią. Natomiast, no, trzeba będzie uważać. Brazylia 6-1. Zobaczmy sobie jeszcze w tym odcinku, przejdźmy sobie do niedzieli, do poniedziałku. Będziemy mieli już pozamykane te fazy grupowe i zobaczymy sobie, czy były jakieś niespodzianki. Na razie Anglia, Katar 3-0, Anglia, Wybrzeże Kości Słoniowej 3-0, więc póki co my realizujemy skrzętnie swój plan na ten mundial i idziemy dalej. Mamy drugą rundę bez niespodzianek, spokojnie, ale nie mogło być inaczej. Umówmy się szczerze, nie mogło być inaczej. Każdy inny wynik byłby ogromną niespodzianką, chociaż mówię, z tą ekipą WKS troszkę nam ta czerwona kartka ułatwiła, potem i my zobaczyliśmy czerwoną kartkę, ale nawet 10-10 potrafiliśmy gola zdobyć. Archie Gray też swoją bramkę strzelił. Liverpool chce kupić tego Olivera z Fulham, to jest zawodnik, który gra w reprezentacji Anglii oczywiście, na środku pomocy. Fajnie, bo przejdzie do lepszego klubu, oby tam grał, bo to będzie z korzyścią dla samej reprezentacji, jak i też oczywiście dla samego też zawodnika. No a my już sprawdzamy wyniki. Tutaj pan Reynoso został menadżerem Dortmundu. I zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Dania, słuchajcie, Dania. No ciekawe, ciekawe. Nie najsłabszy rywal, ale też nie najmocniejszy. Taki akurat. Senegal-Polska 2-2. Więc Polacy awansują, dlatego że oni w pierwszym meczu, jeżeli dobrze pamiętam, to wygrali z Trinidadem 4-1. Więc będą mieli 4 punkty. Nie wiem jak Senegal, chyba też wygrał z Trinidadem. No w każdym razie Polacy awansują. Nie wiemy, z kim zagrają, to się okaże po fazie grupowej. Zobaczmy sobie jeszcze mecze poniedziałkowe i wtedy będziemy mogli już sprawdzić, jak to faktycznie wszystko
się zakończyło. No więc póki co jest dobry wynik Anglików, póki co wszystko zgodnie z planem, póki co nie odstajemy. No i też możemy sobie rotować, zobaczymy jak ta nasza gotowość do meczu z Danią będzie wyglądała. Mamy 21 czerwca, więc ostatnie mecze fazy grupowej. Na Moses Mabhida Stadium będziemy grali, 14 stopni. No poprzednie spotkania z Duńczykami mamy 4 wygrane i remis. Mówię, no będziemy na pewno faworytem, to jakby nie ulega wątpliwości. Ale to już nie jest WKS, to już nie jest Katar, to już jest level wyżej. No i to jest też tak, że kto odpadnie, no to, przepraszam, kto przegra, to odpadnie. Więc nie można tego meczu pokpić, trzeba podejść do tego na 100%. Troszkę w taktyce tutaj zmieniamy, ale to wszystko jest pod kontrolą pełną, nie powinno zbyt wiele się zmienić w kontekście naszej gry. Dobrze, ostatnie wyniki fazy grupowej i za chwileczkę sobie tą fazę grupową szybko podsumujemy, zobaczymy kto gra ze sobą w drugiej rundzie i będziemy już wszystko tak naprawdę wiedzieli. Więc zobaczmy. 21 czerwca i mamy tak, Wenezuela wygrywa Chile, Francja, Maroko 1-1, więc Francja 1-1 i USA, Kolumbia 0-0, a my już sprawdzamy kalendarz Mistrzostwa Świata, wszystkie grupy i patrzymy. Bułgaria RPA w grupie śmierci, jeden punkt i wychodzą z grupy. Belgia, Australia, nie ma tutaj niespodzianki, Argentyna, Szkocja, Norwegia, Korea, Anglia, WKS, Meksyk, Dania, Brazylia, Szwajcaria, Włochy, Arabia, Holandia, Urugwaj, Chorwacja, Kamerun, liczyłem na Kanadę, Niemcy, Kostaryka, no tutaj może mała niespodzianka, ale też to się rozegrało w kwestii jednego punktu. Polska, Senegal, Polska z pierwszego miejsca, Hiszpania, Wenezuela, Chile, Portugalia, Francja, Maroko i USA, Kolumbia. Tu może niespodzianką być Nigeria, a nie Wenezuela, czy Wenezuela, a nie Nigeria, no, ale też to w miarę jest w jakichś tam ramach. I już patrzymy sobie, jak wygląda runda druga. Australia, Bułgaria, RPA, Belgia, Korea Południowa, Argentyna, Norwegia, Szkocja, fajny mecz, Anglia, Dania, WKS, Meksyk, Brazylia, Arabia, Szwajcaria, Włochy, Kamerun, Holandia, Urugwaj, Chorwacja, piękny mecz, Senegal, Niemcy, Polska, Kostaryka, no to nie powinno być problemów, Portugalia, Hiszpania, o tutaj ktoś mocny odpadnie, Chile, Wenezuela, Kolumbia, Francja i USA, Maroko. Tak to wygląda. Zapraszam jutro na kolejny odcinek. Za dzisiejszy już serdecznie dziękuję. Jesteśmy w drugiej rundzie. Jutro mecz z Danią i być może kolejny mecz, jeżeli uda nam się oczywiście awansować. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć!